Witam serdecznie widzów telewizji Kłodzkiej. To jest program Dzień Dobry Kłodzka, a moim Państwa gościem jest burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, pani Renata Surma. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani burmistrz, o Bystrzycy Kłodzkiej nie można powiedzieć, że się nie zmieniła. Faktycznie, przez te 17 lat, kiedy jestem burmistrzem, zadziało się dosyć sporo. Chociażby w ostatniej kadencji renowacja też podziemi, czy też remonty sal sportowych, budowa hali sportowej w Pławnicy. W tej chwili jesteśmy też po przetargu na wyłonienie wykonawcy na budowę nowego ośrodka kultury w Pławnicy dla takich miejscowości jak Pławnica i Dzików, Marianówka i Kamienna. Też tam będzie miała swoją siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna w Idzikowie. Oczywiście też remonty ulic, remont przedszkola. Na początku kadencji też mieliśmy parę remontów takich dróg też na wsiach, bo przypomnijmy, że Bystrzyca jest naprawdę jedną z największych gmin, nie tylko w powiecie kłodzkim, ale w całym kraju. Mamy 338 km kwadratowych, więc jesteśmy naprawdę obszarowo bardzo dużą gminą. Mamy ponad 1111 km dróg, więc chociażby same remonty dróg pochłaniają nam zawsze bardzo wiele budżetu i zawsze to jest za mało. Właśnie, budżet na rok 2023 to 125 milionów złotych. Nie, już 151. 23. A, 23, tak, przepraszam, tak, natomiast na 24 to jest... A 24 to ponad 150 milionów, to są rekordowe budżety. Rekordowe, z tego względu, że na przykład jak patrzyłam właśnie na początek kadencji, mieliśmy na inwestycje przeznaczone po 17-18 milionów, w zeszłym roku to było 33 miliony, a w tym roku to już jest 49 milionów 900 tysięcy, więc prawie 50 milionów, to są naprawdę już ogromne środki, aczkolwiek zawsze to jest za mało, bo potrzeb jest naprawdę bardzo wiele. Jedna inwestycja z kampanii 2018 roku nie została zrealizowana, basen, czy tak, tej na kolejnej 20, kadencji na będzie? 20 parę punktów, które miałam wpisane w swoim programie wyborczym w roku 2018 roku. Jeden jedyny punkt, czyli remont basenu nie została wykonana. Przypomnę tylko tyle, że mieliśmy problem z tego względu, że jeden z moich kontrkandydatów chciał wpisać go do rejestru zabytków, więc przepis mówi o tym, że w ogóle nie mogliśmy wtedy wejść na basen, a to był już czerwiec 2019 roku, więc praktycznie on cały czas niszczał. Mieliśmy też już potem wykonaną dokumentację na remont tego basenu. Dwa razy składaliśmy wniosek o środki. Niestety dwa razy został ten wniosek odrzucony. W tej chwili też do ZIT-u złożyliśmy remont basenu, ale niestety został tylko na liście rezerwowej. Więc mamy też taką nadzieję, że jeżeli nie z ZIT-u, to być może kiedy KPO zostanie odmrożone, to być może wtedy też z tego zrealizujemy tą inwestycję. Bardzo bym tego chciała. Natomiast mamy też taką oddolną inicjatywę rodziców i kadry nauczycielskiej ze Szkoły Podstawowej nr 2, która chciałaby, żeby tak zwany delfinek był wybudowany przy tej szkole, z tego względu, żeby wszystkie dzieci mogły pobierać naukę lekcji pływania. Czyli sumarycznie będą dwa baseny. Sumarycznie tak to wychodzi i powiem Państwu, że mi się to bardzo, bardzo podoba i to faktycznie jest fajna inicjatywa. Natomiast oni, Państwo, którzy właśnie tą inicjatywę oddolną podjęli, myśleli o basenie, który jest teraz nieużytkowany, żeby tam na przykład zrobić lodowisko w jednej z niecek, ale też i przenieść skatepark, który jest przy Szkole Podstawowej nr 2, który no niestety jest bardzo głośny, kiedy młodzież i dzieci używają różnego rodzaju tam tych urządzeń. Przenosiny, ale bardzo bym chciała z tym poczekać, niech to już następna rada zdecyduje, bo będzie już wiadomo, kto zostanie radnymi w naszym mieście, to też niech nowa rada zdecyduje o tym, jak to ma wyglądać w Bystrzycy. Jak jesteśmy przy wyborach, to co komitet i pani chcecie zrealizować w kolejnej kadencji? Przede wszystkim to, na co już dostaliśmy pieniądze, czyli pamiętajmy SIM-y. To są dwa budynki z mieszkaniami, których będzie ich 28. To jest nowe, nowoczesne przedszkole, na którym przy otwarciu byliśmy takiego przedszkola 1 marca w gminie Baranów, gdzie nasza koleżanka z gminy Bystrzyca Kłodzka pełni funkcję wójta w gminie Baranów. Przepiękne przedszkole, naprawdę na miarę XXI wieku. To też dzisiaj za chwilę też podpisujemy umowę na zakup działek,
oczywiście dziękuję bardzo za to radnym, którzy znaleźli kwotę w budżecie, aby zakupić ponad 2-hektarową działkę na podbudownictwo wielomieszkaniowe, więc chcemy też wybudować tam bloki, w których znajdzie się 100 mieszkań, bo tego nam naprawdę w Wyszczycy brakuje. Spółdzielnia mieszkaniowa jakoś tym się bardzo nie zajmuje, ale i dlatego też chciałam wziąć sprawy w swoje ręce. Ale tak, każda gmina boryka się z problemami mieszkaniowymi i Bystrzyca widzę, że stara się ten problem rozwiązywać. Dlatego też bez problemu weszliśmy w SIM-y. Tak jak zresztą chyba każda z naszych gmin tutaj powiatu kłodzkiego, ale też myślimy o indywidualnym właśnie budownictwie komunalnym. Temat MOT-ów. Tak, firma otworzyła punkt informacyjny, to się już tak, po prostu dzieje. Tak, 2 czy 3 tygodnie temu byli też rzeczoznawcy, którzy byli w MOT-ach. Mieszkańcy chętnie ich przyjmowali, udostępniali swoje nieruchomości. Bo te opinie były mieszkańców bardzo rozbieżne, jednak się obawiali, co to będzie. Większość mieszkańców chce, aby te MOT-y, aby ta inwestycja powstała. Natomiast jest tam 2 czy 3 mieszkańców, którzy nie życzą sobie tej inwestycji. Ja szanuję każdego decyzję, każdego zdanie. Natomiast byliśmy w elektrowni szczytowo-pompowej w Dolchnej Stranie w Czechach, gdzie taka elektrownia szczytowo-pompowa powstała w 1996 roku. Fakt, że było to na terenach, gdzie nie były to tereny zabudowane. Natomiast rozwiała nasze wątpliwości co do głośności, co do ocieplenia terenu, co do tego, że zwierzęta, rośliny i tak dalej nie będą tam mogły funkcjonować. Wręcz odwrotnie, pokazano nam, że różnego rodzaju gatunków roślin i zwierząt jest tam coraz więcej w momencie, kiedy powstała ta elektrownia szczytowo-pompowa właśnie w tej miejscowości w Czechach. Jak ważna to jest inwestycja dla samej Bystrzycy? No dla samej Bystrzycy chociażby z tego powodu, że to są dodatkowe środki do budżetu, tak jak wspomniałam na początku. Gmina obszarowa jest bardzo duża, mamy ogrom dróg, które trzeba wyremontować. Też coraz więcej osób przyjeżdża do Bystrzycy, zakupuje działki i chce się budować. Natomiast kupuje takie działki jak gdyby w takim dzikim terenie. Wiadomo, każdy chce ciszy i spokoju, a to oznacza, że nie ma właśnie dróg dojazdowych, nie ma oświetlenia, nie ma sieci kanalizacyjnej, wodociągowej. Więc w tym momencie, kiedy ta elektrownia powstałaby za kilka lat, no to jest dobry zastrzyk do budżetu bystrzyckiego i wtedy też mamy na inwestycje. I też o wspomnianym basenie, o którym mówiliśmy tutaj wcześniej. Przypomnijmy, że basen to nie jest instytucja, która przynosi zyski, wręcz odwrotnie, jest to instytucja, do której trzeba cały czas dokładać. Był budynek po urzędzie miasta Bystrzycy Kłodzkiej, to jest przestrzeń, którą trzeba zagospodarować. Jakiś jest pomysł no, na to? Przykro mi bardzo, bo to nie jest nasz budynek w tej chwili. Powiatowy, w momencie w 2018 roku, kiedy przejmowaliśmy liceum ogólnokształcące do prowadzenia Bystrzycy Kłodzkiej, starostwo poprosiło nas, żeby w zamian jako zrekompensować im to, że oddają nam budynek szkoły liceum ogólnokształcącego, żeby oddać im budynek właśnie byłego Urzędu Miasta i Gminy. I za symboliczną kwotę 10 tysięcy złotych sprzedaliśmy im ten budynek. W ubiegłym roku wpłynął wniosek od starostwa, aby w planie zagospodarowania przestrzennego zmienić jego cele, bo przypomnijmy, że jest to tam budynek dotyczący administracji, prawda? Więc w tej chwili wpłynął wniosek, więc będziemy procedować zmiany. Natomiast tak jak przy planie zagospodarowania przestrzennego nie będzie to kwestia miesiąca czy dwóch, ale myślę, że roku lub nawet półtorej, bo tyle niestety trwają właśnie prace przy zmianie planów zagospodarowania przestrzennego. Jaki jest tam pomysł na ten budynek przez starostwo? Coś wiemy, nie czy wiem, nie? Nie wiem, musiałoby starostwo się na ten temat wypowiedzieć. A pani burmistrz miała pomysł na ten budynek? Tak, centrum, myślę, że też chociażby mieszkania socjalne to na pewno spełniłyby tam ten budynek swoją rolę właśnie dla tego celu. Do wyborów pozostałe tygodnie, dlaczego mieszkańcy powinni zagłosować właśnie na kontynuację? Bo doświadczenie jest gwarancją rozwoju, a przypomnę Państwu, że sprawuję tę funkcję już ponad 17 lat i traktuję nie jako to pracę, ale jako służbę dla mieszkańców. I ktoś kiedyś mi powiedział, że jeżeli kochasz to, co to kochasz swoją pracę, to nie przepracowałeś ani jednego dnia. I ja tak do tego właśnie podchodzę, ale naprawdę wsłuchuję się w głos mieszkańców i tak jak powiedziałam na początku, jest to służba dla nich. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w Studiu Telewizji Kłodzkiej była burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Thank you.